Zajmijmy się wyrażeniami z więcej niż jedną zmienną. Załóżmy, że mamy wyrażenie a, dodać b i pytanie, jaka jest jego wartość, jeśli a równa się 5, zaś b równa się 7? Po podstawieniu wyrażenie przyjmie postać. Zamiast a piszemy 5, a więc 5, dodać i zamiast b piszemy. Otrzymujemy 5 dodać 7, co się równa 12. Weźmy inne wyrażenie. Na przykład 10x odjąć 3, 3y. Obliczmy wartość tego wyrażenia dla x równego minus 1. I dla y równego 5. Podstawmy. Zamiast 10x, bo wiemy, że x równa się minus 1, piszemy 10 razy minus 1. Odjąć 3 razy 5. W miejsce y podstawiamy 5. Odjąć 3 razy 5. 10 razy minus 1 to minus 10. I od tego odejmijmy 3 razy 5. Musimy zacząć od mnożenia, bo ma wyższy priorytet. 3 razy 5 to 15. Otrzymaliśmy 10 odjąć 15. To się równa minus 25. Zachęcam, żebyście sami poćwiczyli takie przykłady.